idziecie, to? Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj odtwarzamy makijaż kolejnej gwiazdy, beauty gwiazdy, inspiracji makijażowej, a mianowicie, jak możecie zobaczyć po tytule, Huda Beauty. Chyba najbardziej chcieliście zobaczyć filmik, gdzie odtwarzam makijaż Hudy, ale zamiast odtwarzać jednego makijażu, jednego tutorialu, jak do tej pory robiłam i właśnie z Kim i z Kylie, to tym razem weźmiemy pod lupę kilka tutoriali, ponieważ ona ciągle wstawia coś na Instagrama, więc myślę, że materiału mamy naprawdę sporo i inspiracji, żeby zrobić ten makijaż, też mamy sporo. No muszę powiedzieć szczerze, Huda nakłada bardzo, ale to bardzo dużo makijażu. Nie wiem, czy to dzieje się tylko na tutorialach, czy w rzeczywistości jest tego makijażu troszkę mniej. Widziałam też taki film u Ady Grodkowskiej. U niej wyszło to całkiem nieźle, także jestem ciekawa, jak u mnie to będzie wyglądać, dlatego że no, Ada już jakiś czas temu nagrywała ten film i w międzyczasie Huda wyszła z kilkoma nowymi produktami i też nagrała kilka nowych tutoriali. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I co? Zaczynamy. Mam w telefonie zapisanych kilka tutoriali Hudy i słuchajcie, w każdym tutorialu mam wrażenie, że ta rutyna podkładowa jest mniej więcej taka sama. A mianowicie najpierw idzie rozświetlacz płynny na całą twarz i praktycznie na całe ciało. Później na to idzie podkład. It's a lot. Okej, pierwszy krok to jest nawilżenie skóry i takie przygotowanie jej tą mgiełką Glow Coco. Muszę Wam powiedzieć, że ona jest właśnie taka bardzo nawilżająca i bardzo przyjemna w porównaniu do tej drugiej mgiełki, którą Huda ma. Ta mi się bardziej podoba. Tamta jest troszkę taka jak spray do włosów, mam wrażenie. Natomiast ta jest bardzo taka lekka, przyjemna, orzeźwiająca. I kolejny krok w tym makijażu to jest użycie tego rozświetlacza płynnego na twarz. I tutaj Huda w żadnym stopniu nie oszczędza na tym produkcie, także... Okej. Muszę Wam powiedzieć, że jak ja nagrywałam tutoriale makijażowe właśnie z płynnym rozświetlaczem pod makijaż, słuchajcie, to z jednej strony działa bardzo tak jak primer. Po prostu sprawia, że ten makijaż jakby lepiej się trzyma tej twarzy, ale tak naprawdę minimalna ilość wystarczy, aby uzyskać taki efekt i nie trzeba. Nie trzeba robić tego, co ja mam teraz na twarzy. I Huda w ogóle jeszcze używa tego od razu też na całe ciało. Ja też tak zrobię. Oh my god. Jezu, to jest tak ciemne. A niby to jest ten najjaśniejszy odcień. Bo zobaczcie, to jest tak ciężkie w roztarciu, takim równomiernym. I to w ogóle bardzo też szybko zastyga, także... Ja nie wiem. Jeżeli po prostu po tym filmie będę miała wysyp na twarzy, to już wiemy przez kogo. Zobaczcie, tak wygląda ręka posmarowana. Niby jest ładnie, ale bardzo ciężko mi jest to po prostu rozprowadzić tak równomiernie. Okej, tak wygląda posmarowana ręka, a tak wygląda nieposmarowana. Jest zdecydowanie bledsza. Okej, powiem Wam szczerze, że ja nie mam czasu dłużej się tym smarować. Po prostu to jest zbyt męczące. Więc ja to już zostawię tak, jak to już wygląda w tym momencie. Szkoda, bo chciałabym jednak w miarę jakoś dzisiaj wyglądać. Kolejny krok to jest podkład i oczywiście użyję podkładu Hudy. Mój odcień to jest shortbread i Huda rozprowadza swój podkład pędzlem. Wezmę jedną pompkę na razie i zacznę rozprowadzanie tego podkładu. Ten podkład w ogóle jest bardzo, ale to bardzo kryjący. Jest też bardzo taki ciężki, no naprawdę dosyć ciężki. Także dziwię się, że Huda aż tyle tego makijażu, po prostu tyle, tak dużą ilość tych produktów nakłada. Właśnie mimo tego, że same te jej produkty są takie dosyć gęste, powiedziałabym, dosyć intensywne. No ale muszę powiedzieć, że ta skóra tutaj wygląda na taką bardzo, bardzo ujednoliconą, ale z drugiej strony po prostu prześwituje mi, błyszczy się dosłownie każdy por i każda, nawet najmniejsza nierówność jest po prostu tak widoczna przez ten rozświetlacz. Druga pompka pójdzie na drugi policzek. Powiem szczerze, że tutaj aż się prosi o to, żeby to rozblendować gąbeczką. I ja nie mogę, jaki cake. Jaki to jest cake. Ej, serio, że ja się tak malowałam.
I że to mi się podobało, szczególnie, że ja od kilku miesięcy, jak już nawet nie od kilkunastu miesięcy, jestem po prostu tak ogromną fanką minimalistycznego i naturalnego makijażu. To dla mnie jest po prostu przerażające, co ja teraz mam na twarzy. Pod oczy nałożyłam już korektor i rozprowadziłam mój odcień. To jest odcień 04. Muszę wam powiedzieć, że takiego kejka na twarzy już dawno nie miałam. I to nawet nie można nazwać mocnym makijażem, takim długotrwałym, tylko tutaj po prostu wszystkiego jest za dużo moim zdaniem. Przechodzimy teraz do konturowania na mokro. Ja użyję ten Tantur w odcieniu Fair, czyli najjaśniejszy. I Huda robi to w ten sposób, że nakłada to tak jakby na całą twarz, a potem dopiero to rozprowadza. Mam nadzieję, że to mi nie zaschnie tak szybko, jak na przykład było w przypadku tutorialu Kim, gdzie tam też ona robiła najpierw konturowanie na całej twarzy, a później to rozblendowywała. Ja zdecydowanie jestem fanką jakby nakładania produktu w jednym miejscu i od razu rozprowadzaniem go, dlatego że wtedy mam tę pewność, że nie zastygnie mi nic i wszystko się ładnie rozblenduje, nie robiąc mi takich cieni na twarzy. Okej, wygląda to całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Teraz puder. Ja użyję oczywiście też pudro od Hudy. Mój odcień to jest Pound Cake i muszę wam powiedzieć, że to jest mój najbardziej ulubiony puder ze wszystkich, jakie posiadam. Serio, ten jest idealny i on daje taki piękny blur na twarzy. I Huda dosyć mocno tutaj bejkuje, ja też tak zrobię. I teraz przechodzimy do brwi. Huda uwielbia bejkować swoje brwi. Ja tego triku próbowałam już jakiś czas temu, ale w sumie to nie pamiętam, jak to wyszło, także spróbujmy. Czekajcie, czy Kylie albo Kim nie bejkowały sobie brwi? Nie pamiętam. Już po prostu jakby bejkowałam wszystko. Bejkowałam wąsa, całą twarz po kilka razy. To do tego już się przyzwyczaiłam. Czy bejkowanie brwi też już było? Ciężko mi powiedzieć, bo nie pamiętam. I zaczynam od tego, że po prostu lekko sobie te brwi moje wyrysuję, przeczeszę i nadam im taki kształt, jak chcę, żeby po prostu finalnie miały. I używam do tego kredki od Fenty. Teraz już na pomalowane brwi biorę puder. Ja wezmę to na pędzelek i tak po prostu jakby próbuję wbić tę brew. I można to robić zarówno pędzelkiem, jak i gąbeczką. Muszę wam powiedzieć, że to jest fajny trik, jeżeli na przykład macie za ciemny produkt do brwi, albo wasz produkt do brwi jest za ciepły, to wtedy właśnie pudrem można lekko to ochłodzić i jakby zmniejszyć intensywność tego koloru. I don't know. Dobra, zostawię to tak na chwilę. W międzyczasie ściągnę puder tutaj z twarzy. No i zdecydowanie muszę wam powiedzieć, że ten puder on tak maksymalnie tutaj wszystko wygładził, że to wszystko, co wcześniej było tak mocno wizualnie widoczne, teraz po prostu jest absolutnie wygładzone. Okej, jeżeli chodzi o twarz i o rozświetlacz na twarzy, to Huda ma tutaj dwa sposoby. Jeden sposób to jest użycie tej paletki i użycie tego tutaj odcienia gąbeczką, a drugi sposób to jest przy użyciu najnowszego produktu, czyli rozświetlacza, tego, co używałam na początku płynnego, ale w wersji pudrowej. Tak sobie myślę, że jako tego produktu jeszcze nigdy nie używałam, to właśnie spróbujemy go i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mojej twarzy. Bo on, zobaczcie, on jest po pierwsze jest ogromny, a po drugie jest super ciemny. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Trochę się bez kitu cykam, bo to jest naprawdę ciemne. No i jakby miałam powód. Niby o tak o jak jestem, to wygląda sztos. Ale tak? Nie no, zostawia mi to takie ogromne plamy. Zobaczcie tutaj między oczami. I tutaj tak samo strasznie. To jest za ciemne, zdecydowanie to jest za ciemne na twarz. Huda jeszcze pokazuje, żeby jakby użyć tego jeszcze tutaj. Użyjemy, a co? Ja nie wiem, ja tak narzekam, a dokładam tego coraz więcej. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale po prostu jak już się wezmę za pędzel, to nie jestem w stanie przestać. Wezmę ten grzebyczek i po prostu przeczyszę brwi, żeby się pozbyć tego nadmiaru pudru. To niby ma za zadanie tak utrwalić te brwi i nie wiem, wydłużyć ich
byt. Nie wiem tak naprawdę, co to ma na celu zrobić, ale zdecydowanie ten makijaż to nie jest makijaż ani dzienny, ani szybki. Ja powiedziałabym, że to jest taki makijaż na Instagrama. I tak naprawdę po godzinie mamy już przygotowaną bazę. Serio, minęła godzina, odkąd ja zaczęłam nagrywać. Shocking, I know. Myślę, że teraz przejdziemy do makijażu oczu i ja zauważyłam, że praktycznie każdy makijaż chudy, to oprócz tego, że oczy są pomalowane jakimś cieniem, to zazwyczaj zawsze jest kreska i zawsze są sztuczne rzęsy doczepione. Także jeżeli chodzi o sam makijaż oczu, to po prostu zrobię jakiś fioletowy look, dlatego że mam tutaj te dwa produkty i już dawno nie robiłam nic fioletowego i mam ochotę na to, także też zainspiruję się troszkę tym, co Huda dodawała na swojego Instagrama. Okej, zacznę od zmieszania tych dwóch cieni. I Huda zazwyczaj jak maluje te powieki, to możecie zobaczyć, że one tak jakby tym cieniem po prostu schodzi na całą powiekę. Zarówno tutaj w załamanie, jak i po prostu schodzi na całą ruchomą powiekę. Także ja zrobię też coś takiego. Generalnie też zauważyłam, że Huda jak maluje oczy, to ona raczej robi to tak w taki troszkę niechlujny sposób, ale bardzo często efekt końcowy wygląda naprawdę ładnie. Mam też wrażenie, że ona robi to po prostu bardzo szybko. Okej, nałożyłam to właśnie w taki trochę niechlujny sposób, jak Huda na swoich tutorialach. I teraz wezmę ten Melted Shadow i to jest odcień Diamond Drip. To jest ta fioletowawa część, ale błyszcząca. I słuchajcie, z tym produktem trzeba bardzo szybko pracować, dlatego że to bardzo szybko zastyga, także nakładam po jednej stronie i po prostu szybko to rozprowadzę palcem. Nie no, ale muszę powiedzieć, że ten błysk, to on wygląda olśniewająco, serio. I od razu ten makijaż jakby niby z takiego bardzo niechlujnego zrobił się taki bardziej chlujny. I wezmę teraz eyeliner, też Hudy, i zrobię kreski. Tak jak Wam już mówiłam, Huda praktycznie w każdym swoim makijażu ma kreski. By the way, to jest najlepszy moim zdaniem eyeliner. Muszę Wam właśnie powiedzieć, że Huda ma kilka takich skrajności. Jest kilka produktów, które są totalnym niewypałem, a kilka produktów jest tak dobrych, że to jest aż szok. Kocham gorili. Wiecie co? Nie przyklejałam rzęs już tyle czasu, że aż mój klej mi zasechł. Bosko, po prostu bosko. Okej, najpierw tuszuję rzęsy. Prawie normalnie zapomniałam o tym kroku właśnie przez to, że już tyle czasu nie doczepiałam rzęs. Oh my god, ale to jest dziwne uczucie mieć rzęsy przyklejone. Oh fuck. Normalnie, serio, nie mogę się przyzwyczaić. O co chodzi? Stałam się naprawdę taką babcią, że Ja nie wiem. Te rzęsy, one są na maksa długie. Okej, przejdziemy teraz do ust. I mam tutaj dwa takie moje ulubione tutoriale i połączę je w jeden. Pierwszy krok to jest użycie bardzo, ale to bardzo dużej ilości korektora na usta. Mam wziąć teraz pędzel i rozblendować to pędzlem. Okej. Nie wiem, ciężko mi w ogóle jest to skomentować, jak ja teraz wyglądam. To, co się dzieje teraz dookoła moich ust, jest drama. Dobra, nie ruszam tego, bo tylko spapram wszystko. Okej, zacznę od konturówki z Avonu i tak, tutaj. Czekajcie, bo to w ogóle nie chcę jechać po tym korektorze. Teraz biorę drugą konturówkę. Ja użyję konturówki już od Hudy. Teraz mam wziąć ponownie pędzel i jakby to delikatnie przyklepać. Czy wy widzicie moje usteczka? Teraz pomadka płynna. Ja użyję tej w odcieniu Crush. Bardzo dawno już nie używałam pomadek płynnych od Hudy, a bardzo je lubię. Mam wrażenie, że przez ten korektor ta pomadka jest o wiele bledsza niż powinna być. Na środek ust użyję jeszcze Lip Strobe i dam go po prostu odrobineczkę na środek ust. Piękny. Jak mi się podoba ten makijaż? Powiem Wam szczerze, tego jest naprawdę bardzo dużo na tej mojej twarzy. Generalnie z daleka wygląda to naprawdę bardzo przyzwoicie i też muszę powiedzieć, że Huda zawsze w swoich makijażach wygląda po prostu bardzo dobrze. Ja też mam wrażenie, że jakby nie wyglądam źle. Jest kilka rzeczy, do których mogłabym się przyczepić, szczególnie... Widzicie to? Czy wy to widzicie?
o co chodzi? Moja okolica ust. To jest istny dramat. Jeżeli chodzi o moją twarz, nie wygląda to tak naprawdę bardzo źle, tak jak na początku Wam mówiłam. Wręcz przeciwnie, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę okej. Naprawdę bardzo ładnie ta skóra wygląda. No oprócz skóry w okolicy ust, dlatego że tutaj naprawdę ona naładowała tyle tego korektora, ja też to zrobiłam i po prostu możliwe, że jakbym tego nie zrobiła, to byłabym całkowicie zadowolona z tego makijażu, chociaż jest parę rzeczy, do których mogłabym się przyczepić, chociażby ten rozświetlacz, który jest naprawdę bardzo, bardzo ciemny. Także tak się prezentuje ten makijaż końcowy, dajcie mi znać, czy Wam się podoba. Ja kończę ten film, idę zmyć ten makijaż. Także dajcie łapkę w górę na pozytywne zakończenie tego filmu. Ja się z Wami żegnam, buziaki. Mua.